Shun Mojira. Pracowałem nad tym romem przez 24 godziny. Pomocy, to mnie wciąga! Nad romem? Ken Nirita. Rodziło się uczucie i wtedy łódź zatonęła. Nie mam zielonego pojęcia, o co ci chodzi. Kazuo Suzuki. Hej, to ja, kupiec! Jeden z 10 tysięcy kupców występujących w tej grze? Miło cię poznać! Keisuke Matsuhara. Dobrze, Matsuhara. Dziękuję, dziękuję. Brawa są zbędne, prześlijcie lepiej pieniądze. Mój kolejny majstersztyk będzie już niedługo. Kurczę, ja powinienem to mówić na końcu każdego odcinka. Serio, prześlijcie mi pieniądze. Haruyuki Nishida. Chciałbyś zagrać w Chrono Triggera 2? Jak już mówiłem, jeżeli odpalę, chciałbym. Byłoby super, nie? Nie wiem, słyszałem naprawdę mieszane opinie. Nie, okej. Odpowiem jak hejterzy tej gry. Co? Kenichi Nishi. Przepraszam. Kenichi Nishi. Jen, ile to trwało. Przez tą grę zacząłem świecić. Oj, biedny człowieku. Jak można zacząć świecić przez grę? Chyba chodzi o to, że spędził tyle czasu przed monitorem. Ej, wiecie co? Właściwie do zobaczenia w następnym odcinku z serii bonusowych odcinków Chrono Triggera, coś tam, nie wiem. Chciałem powiedzieć z serii Zagrajmy Wy, ale ja tutaj nie gram, czytam tylko napisy końcowe, więc... Wybaczcie, że to się przeciągnie na dwa odcinki, ale nie chcę nic przyspieszać. Okej, witam ponownie w kolejnym bonusowym odcinku Chrono Triggera. I zostało nam naprawdę niewiele pomieszczeń, więc cierpliwości, cierpliwości. Yusuke Naura. Dobrze się bawisz? Póki co tak, mam nadzieję, że widzowie również, mimo faktu, że cały czas tylko chodzę i mówię. Makoto Shimamoto. Kto by nie chciał mieć takiego nazwiska? Makoto Shimamoto. Jesteś w stanie osiągnąć atak zabierający 9999 HP? Wyobraźcie sobie, jak długo starałem się nagrać słowa 999,95 zł w mojej reklamie Matadogas. Też mi zajmowało kilka... Teraz już straciłem umiejętność mówienia! Kurczę! Zrób... Lepiej? Lepiej. Hiroshi Uchiyama. Niezłe przebranie, dzieciaku. Czekaj, to naprawdę ty?! No, nie chcę się chwalić, ale... Widać, moja sława mnie wyprzedza. Z paleniskiem pogadać nie możemy i dajcie mi jeszcze jedną szansę? Makoto Shimamoto, jesteś w stanie osiągnąć atak zabierający 9999 HP? Jest! Znaczy, nie potrafię jeszcze, przynajmniej nie próbowałem. I z tym wazonem też możemy porozmawiać. Tsutomu Terada. Lepiej nie zadzieraj z moimi potwórkami. Dzięki tobie trochę podrosły, wiesz? To nie wygląda zbyt zdrowo, zostawię cię tu. I przedostatnie. A, to lubię, to lubię. Kaname. Czy to oznacza, że w końcu możemy iść do domu? Yoshinori Mitsuda. Teraz moja kolej wyruszyć w podróż. Dalej, Tomatom! Okej, to najwyraźniej był duch Tomy. Ten, który potrafi przechodzić przez ściany. Yoshinori Ogura. Cieszę się, że pozwolili mi wziąć udział w projekcie. Kurczę, też bym się cieszył. Moje imię zasłynęłoby w historii. Kazuhiro Okawa. Gratulacje, niezła zabawa, prawda? Keita Eto. Naprawienie mapy będzie cię kosztowało 10 milionów sztuk złota! Już tak naprawić to sobie możesz. Nie szukajcie mnie, Hiroko Yamamoto.
To właściwie przypomina mi trochę, nie wiem, czy kiedyś, na przykład w podstawówce, robiliście taki dzienniczek z wpisami. Każdy wpisywał swoje imię, nazwisko, coś od siebie, pseudonim. My tak mieliśmy w podstawówce. Każdy tam wpisywał coś od siebie. To właśnie mi przypomina taki dzienniczek. Każdy twórca wpisuje tu coś od siebie. To jest bardzo fajne. No i oczywiście te rysuneczki przy nazwiskach. Tu oni mają tutaj modele postaci z gry. Shinichiro Hamasaka. Dobra robota. Oj, witaj tata. Yasuhiko Kamata. 32 mega są niezłe, prawda? Grafika jest cudowna. Czasami było ciężko, ale zawsze zabawnie. Ugabuka ciakalaka. Yasuyuki Hone. Co za ulga. No reszcie koniec. Ja też mogę powiedzieć. Mami Kawaii. Ups, czyżbym zapomniała czegoś śmiecić? Wybacz, to się więcej nie powtórzy. I prehistoryczna żabka? Hiroyuki Ito. Zamek tyrano? Tak, to właśnie ja wpadłem na pomysł przycisków paszczy. Tak, przez ten pomysł wpadłem na... Młota. Zaciąłem się na tym przycisku w paszczy, ponieważ nie pamiętałem, co zrobić. Tobie mam dziękować, dziękuję. I właściwie drugi raz w całej grze. I chyba ostatni raz, kiedy będziemy widzieli tego żabiego króla. Fumi Nakashima. Ja chcę burzy. Ja nie do końca, pójdę stąd. I to chyba było... I to chyba było ostatnie pomieszczenie. Porozmawialiśmy ze wszystkimi, także zwracamy się z powrotem do starca. No cóż, otwórzmy więc bramę do drużyny marzeń. Moje Pokemony? Pokemony, Archibaldzie, wróciły. No Pokemony, ale nie do końca moje. Akira Toriyama! Oh. Prawdziwy zaszczyt móc pana poznać, prawdziwy zaszczyt. Jeżeli się nie domyśliliście, to są główni twórcy tej gry. Odpowiedzialni za wszystko co najlepsze. Na przykład Akira Toriyama. Hej, Sasuke Kika! Tatko pracuje nad grą! Hej, oglądacie mnie? Czy to nie wspaniałe? Wiadomość od wielkiego twórcy dla swoich dzieci. To wspaniałe. Nobobu Uematsu. Ut! A, przepraszam. Dobra. Z nudów zacząłem mówić od tyłu. A teraz na dwór i bawić się, chłopcy i dziewczęta. Jest dziewko późno, więc pasuje. Yui Hori. Jedna z tych rzeczy nie pasuje do pozostałych. Zszywacz, mohra i olimpiada. No, która to? olimpiada? Stawiałbym na olimpiadę, to jest chyba jedyna rzecz nie wynaleziona w Japonii. Bo... zszywacz? Gdzie mój zszywacz? Kurczę. Okej, posiałem mój zszywacz. A, tu jest. I tak, nie wiem. Bo, czy ja wiem, zszywacz... możliwe, że został stworzony w Japonii tak samo jak... połowa wszystkiego praktycznie. Wygaszacz ekranu, jak cudownie. Oczywiście wy tego nie widzicie, ale mi trochę spowolnił nagranie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale... zszywacz mógł zostać wynaleziony w Japonii, olimpiada nie, a mohra to oczywiście wielki przeciwnik Godzilli, najsłynniejszy przeciwnik Godzilli, jeżeli o niej nie słyszeliście, wstyd, idźcie pooglądać stare filmy. Starą japońską dobrą Godzillę, kolesia w gumowym kostiumie, niszczącym całe miasta. Szczególnie Tokio. Kazuhiko Aoki, patrzcie, osiągnąłem pulę 100 tysięcy jenów! To... sekundę, 100 jenów to około 2,40, czyli... Ludzie, szkoda mi tych ludzi. Hironobu Sakaguchi. I tą osobę pamiętam z pierwszego odcinka. Jestem pewien, że wymówiłem jego imię Hironobu Sakaguchi. Czy to nie była właśnie osoba odpowiedzialna za Dragon Questa? Zobaczę, poprawcie mnie, jeśli się mylę, stawiam, że on właśnie pracował nad Dragon Questem. Hironobu Sakaguchi. Jeny. Zawsze z każdą kolejną grą chudłem, ale przy tej przytyłem. Starzeje się.
Gratulacje! Udało ci się dotrzeć do jednego z zakończeń. Pardon? Jesteś teraz członkiem drużyny marzeń! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cindy będzie musiała zostać. Zawsze może być tylko sześć członków drużyny. I skoro tak szybko ukończyłeś grę, wyrównamy ten czas. Duhuhuhuhu! Gimi napisami. Wierzcie lub nie, ale to... One są genialne! One są genialne! I kiedy po raz pierwszy grałem, też oczywiście dałem się złapać. Jak amator. Ale dałem się złapać. Naprawdę myślałem, że napisy będą długie i będę musiał siedzieć i się nudzić i się męczyć. A tu nie. I koniec. Szast prast i po napisach. Oj, to dobrze, ponieważ i to i tak zajęło mi dwa odcinki. Jeżeli przesiedzieliście przez to wszystko, jestem wam wdzięczny. Zresztą, za co oglądacie to, jeżeli chcecie. A mniejsza z tym, po prostu mniejsza z tym. Cieszę się, że nareszcie mogłem to skończyć. Nareszcie. Co do Pokemonów, to... Nie wiem, dlaczego jakoś nie chce mi się ich nagrywać w tej chwili. Po prostu chcę troszeczkę w inny sposób nagrać Victory Road i... jakoś się jeszcze za to nie zabrałem. Ale już niedługo, już niedługo. Okej. Okay. I już wkrótce pokażę kolejne, alternatywne zakończenie Chrono Triggera. Póki co jednak. Póki co. Trzymajcie się wszyscy ciepło. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!